Bardzo serdecznie po raz pierwszy z tej strony kamery w kawiarni Akery Kontra na kanale EWTN Polska. Naszym gościem jest pan Jakub Ostromęcki. Dzień dobry państwu. Można przywitać pana prelegenta prawami. To tak zawsze nam dodaje trochę otuchy. Dziennikarz, publicysta, historia do rzeczy. Dziękujemy za patronat miesięcznikowi Historia do Rzeczy, dziękujemy za patronat Tygodnikowi do Rzeczy, no i oczywiście kanałowi EWTN Polska, dzięki któremu mogą nas państwo także teraz oglądać w internecie i będą mogli obejrzeć nasze spotkanie także później. Jest nam niezmiernie miło, że dziękuję też państwu, którzy do nas przyszli tutaj na spotkanie. Mamy dzisiejsze kameralne grono w innej sali. Ci, którzy nas śledzą na co dzień, wiedzą, że to jest trochę inna sala. Wróciliśmy dzisiaj do starego trybu nakrywania z jednej kamery. No i właśnie, spirala ku III wojnie światowej. Mieliśmy wojnę koreańską w 1953 roku, kryzys kubański w 1962 roku, wojnę Yom Kippur w 1973, ćwiczenia Abel Archer 1983, no i zabicie generała Ksena Sulejmaniego w 2020, wojnę na Ukrainie w 2022, jutro mamy wybory na Tajwanie. Chyba znowu stoimy, niektórzy mówią, że stoimy u progu III wojny światowej, ale dzisiaj będziemy zajmować się historią. Także może zacznijmy od wojny koreańskiej. Co to była za wojna, o co chodziło? Może jeszcze sam powiem od razu. Ja jestem z 1992 roku, także dla mnie jest to już wszystko naprawdę historia. Tak, kiedyś nawet przed chwilą rozmawialiśmy na temat protestów na Zachodzie przeciwko instalacji Pershingów. Część z państwa pamięta te protesty w PRL-owskich mediach. Ja byłem przekonany oczywiście, że wszyscy, którzy ze mną rozmawiają, że ty będziesz oczywiście to wiedział, po czym dowiedziałem się, że jesteś 92. Tak, ja już wojsk radzieckich w Polsce nie pamiętam. Tak, a przekonany byłem, że oczywiście na pewno pamiętasz te sceny, tak, z telewizji. Tak, tak, z kroniki oczywiście jak najbardziej, tak. Ja jeszcze parę słów, proszę państwa, na swój temat. Oprócz tego, że jestem publicystą w historii do rzeczy, jestem jeszcze nauczycielem historii HIT-u w 33. Liceum Ogólnokształcącym imienia Kopernika, a moim zadaniem jest zaniesienie pod strzechy, czyli tutaj, tego, co naukowcy zbadają, czyli popularyzowanie. No i w ostatnim numerze ukazał się mój artykuł na temat tego, jak rzeczywiście blisko świat był nuklearnej katastrofy w okresie zimnej wojny. Generalnie cały numer dotyczy zaś innego tematu, bo dotyczy zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Galicji Wschodniej. No ale oprócz tego jednym z artykułów jest właśnie ta kwestia zimnowojenna, którą państwu przybliżę. I wojna koreańska, tak? Czy byliśmy blisko nuklearnego Ragnaroku w czasie tej wojny? Tak, oczywiście. No to piękne porównanie tutaj z mitologii nordyckiej. Tak, natomiast tak z czego wynikała, bo wszyscy oczywiście mam nadzieję, że wiemy, że i to nasi internauci też, nawet ci najmłodsi mam nadzieję, że pamiętają, kiedy zakończyła się II wojna światowa. Ale właśnie na czym polegał kryzys? Generalnie wiedza ogólnie znana, wojna od 1950 do 1953, atak komunistycznej Korei Północnej na południe, wojska południowo-koreańskie zaskoczone, jakaś tam jedna dywizja amerykańska, niezbyt doświadczona w walce, oni się wszyscy, ci żołnierze południowo-koreańscy i amerykańscy wycofują na taki przyczółek, worek pusański i w tym momencie pojawia się generał Douglas MacArthur, który takim brawurowym desantem koło miejscowości Incheon wychodzi na tyły tych agresorów z Korei Północnej. Teraz jest chwila triumfu południowych Koreańczyków i USA, oczywiście za zgodą ONZ-u. I w tym momencie, kiedy wydawałoby się, że Korea Południowa nie dość, że została obroniona, to jeszcze jest możliwość wypędzenia komunistów z Korei Północnej, do gry wchodzą Chińczycy. Setki tysięcy ochotników chińskich. I znowu Amerykanie z południowymi Koreańczykami, Brytyjczykami i resztą wojsk ONZ są w defensywie. W tym momencie, jak są w defensywie, to pojawia się pomysł następujący, czy by nie użyć bomb nuklearnych przeciwko tym masom
Chińczyków, którzy idą do boju, ich się bombarduje, giną tysiącami, niewiele się przejmuje nikt tym, że tysiąc w tą czy w drugą, generalnie ten brak szacunku dla życia żołnierza, mam wrażenie, był jeszcze większy niż w przypadku wojska sowieckiego w czasie tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No i żeby ich powstrzymać, to zastanawiają się w USA, czy by nie użyć broni atomowej. Co przemawia za tym, żeby jej użyć? No generalnie amerykańskim... Przepraszam, tak? Czy to była taka sama bomba, myślano o takiej samej bombie, jak spadła na Hiroshima, czy to było już myślenie o wojnie atomowej taktycznej? Dobra, nie. Nie było jeszcze rozwiniętej broni taktycznej, w powijakach była, co więcej, były dopiero prace nad bombą termojądrową, czyli to było w większości bomby podobnego typu jak na Hiroshimie. I teraz... Co przemawia za tym, żeby jej użyć, tak na zimno mówiąc, co generałowie amerykańscy, co proponowali? No przede wszystkim, mimo że w 1949 roku odbyła się sowiecka próba z bronią atomową, to Sowieci nie mieli odpowiednich środków przenoszenia, żeby broniąc komunistycznych Chińczyków zagrozić Amerykanom w tym momencie. Więc hulaj dusza, piekła nie ma, można by powiedzieć. Tak, można by mordować bez poniesienia konsekwencji. Stwierdzono jednak, że użycie bomby atomowej przeciwko Chińczykom spowoduje, że na miejscach zgrupowania koncentracji wojsk chińskich zginie tam kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy Chińczyków, jeszcze więcej. I generalnie niewiele to spowoduje, bo będzie to łupanie zaawansowaną technologicznie bronią w chłopską armię. W łachmanach. I zbyt kosztowne. Tak. A broń atomowa była szykowana na bardziej zaawansowanego przeciwnika sowieckiego. Ten arsenał amerykański w czasie tej wojny on był dosyć szczupły. Jeszcze w kryzysie berlińskim przecież Amerykanie nie mieli wystarczającej liczby bombowców B-29, żeby zrobić krzywdę Sowietom, więc w wojnie koreańskiej, można by powiedzieć, potocznie wyprztykaliby się z całego arsenału i nie starczyłoby, jak to się mówiąc brutalnie, na prawdziwego przeciwnika. No ostatecznie w czasie tych rozważań front się ustabilizował w pobliżu obecnego rozgraniczenia Korei Północnej i Południowej. Tak się wojna skończyła. Nie użyciem tej bomby. Natomiast jeszcze wtedy odpowiedź sowiecka w czasie tej wojny nie mogłaby poważnie zagrozić Amerykanom, bo jedyną odpowiedzią, jaką Sowieci mogliby użyć, to byłyby bombowce, a to były koszmarnej jakości były to maszyny. Mogłyby zagrozić Europie, tak, zachodniej, natomiast Ameryce absolutnie. Czyli... Przez to, tylko i wyłącznie przez to, że było to nieopłacalne finansowo, ta broń nie została użyta. Na pewno rozważano kwestie moralne, tak? Czy rozważano też, że na Amerykanów mogły spaść takie odium, że po raz kolejny użyli morderczej broni. No apel sztokholmski był, prawda, w czasie tej wojny i na pewno byłyby protesty, natomiast to, powiem Państwu tak brutalnie, to, że ktoś protestuje na świecie i oskarża jakieś państwo o zbrodnicze działania, to tak długo jak to państwo wygrywa i ma siłę, to państwo niewiele sobie z tego robi. No. Ale nawet dzisiaj mamy dyskusję na temat tego, jakiej broni wolno używać, jakiej nie, no przykład broni kasetowej, tak? Tak, to... tak, oczywiście, tak, no ale generalnie to jest tak, że jest dyskusja, ale jeżeli opłacalne jest w jakimś momencie bardzo użycie tej broni, to i tak pan jej użyje jako polityk, bo zysk ze zwycięstwa jest większy niż niechęć, jaka nienawiść, jaka spotka pana w związku z jej użyciem. No tak, jest to logiczne. Tak, no, albo wygramy, albo przegramy. Tak, tak? No i pytanie, jaka jest tutaj cena. Tak. Izraelczycy na przykład idą wabank, dokonują
Mówienie o ludobójstwie jest ryzykowne, natomiast na pewno zbrodnie wojenne tam się dokonały w czasie gazu i ich to nie obchodzi, tak? Oni mają cel, twierdzą, że zysk ze zniszczenia gazy będzie większy niż dla ich państwa i dla ich obywateli, niż nienawiść, jaka spotka Izrael na całym świecie. Tylko, że odbiegamy w tym momencie od głównego tematu. Wracamy do... Gorąco zrobi zaraz. Do historii. Tematy izraelskie wchodzą. Wojna koreańska, coś jeszcze dodajemy? Nie, no to bo mówimy o tym generalnie, jak blisko było to. Mówi się, że to jest potocznie wojna, od której mógł zapłonąć świat. Mógł, no teoretycznie bardziej na przykład niż w 54, ale prezydent amerykański Eisenhower nie chciał użycia tej broni po tym, jak zobaczył, jak de facto mizerne byłyby skutki jej użycia w dłuższym kontekście. No ale ryzyko prawdziwe było przy kryzysie kubańskim. A, to tak. Już naprawdę tak, brakowało. Tak. Czyli no, mamy to... tak, mamy właśnie, mamy 62 rok i na Kubie zostają zainstalowane w połowie roku tak naprawdę 4 typy rakiet, a biorąc pod uwagę środki przenoszenia, to w sumie 5. Sowieci zainstalowali tam 5 różnych środków przenoszenia broni nuklearnej. Czyli były 2 typy rakiet, tak zwanego, jedna była pośredniego zasięgu, druga średniego, które mogły sięgnąć z Kuby do USA. To były tak zwane międzykontynentalne pociski balistyczne. Do tych krótszego zasięgu dostarczono głowice i one były na Kubie, udało się to Sowietom zrobić, czyli zagrożenie dla USA było gigantyczne. Do tych, które mogłyby sięgnąć powiedzmy nawet tam pogranicza USA i Kanady, nie zdążyli dostarczyć głowic. Czyli pojechały same rakiety bez głowic, ale oprócz tego dojechały i z głowicami broń, o której mówiłeś, taktyczna. I w 1962 roku już obie strony sporu mają broń taktyczną. Co to jest broń taktyczna? To jest taka broń, którą mogą państwo na przykład zniszczyć całą dywizję, która się desantuje na jakieś wybrzeże albo na przykład koncentruje, no ale nie da się wygrać wojny, bo jest za mała po prostu. I to jest w rakietach mających zasięg kilkaset kilometrów. I one tam dwa typy tych rakiet. O dziwo jest bardziej humanitarna, tak? No bo nie ma aż takiego ryzyka zabicia cywilów, kiedy mówimy o polach na przykład. Dobra, tu jest sprawa skomplikowana. Bardzo, bo tutaj musimy zrobić dygresję w takim razie. Tak, jeżeli niszczysz dywizję, no to nie giną cywile, bo ta dywizja jest z dala od miasta. Nie? Tak, no to wydaje ci się, że jest bardziej humanitarna. Tylko, że teraz uwaga. Jeżeli łupniesz bronią taktyczną w dywizję, która na ciebie naciera i się cieszysz, że ją zniszczyłeś, to teraz przeciwnik, nie możesz założyć, że przeciwnik będzie tak samo zimnokrwisty w tym momencie i odpowie też bronią taktyczną. On może być na przykład bardzo zdenerwowany i na przykład łupać, aha, to jeżeli przekroczyłeś Rubikon i używasz broni nuklearnej, to mnie nie interesuje, czy ona była taktyczna, czy strategiczna, to ja łupnę strategicznie. No tak, ale to jest zawsze ta gra w pokera. Tak, to jest, dlatego niektórzy specjaliści mówili, że właśnie ta broń taktyczna jest strasznie niebezpieczna, dlatego że jest gorzej kontrolowana i w wypadku jej użycia w sposób niekontrolowany może dojść do wojny światowej. A, jeszcze jedna rzecz. Jak masz broń strategiczną, czyli bombowiec, czyli pocisk międzykontynentalny, czy pocisk na łodzi podwodnej, to jest bardzo złożona procedura jej odpalenia. Musi być rozkaz pierwszego sekretarza albo prezydenta, on jest zakodowany, dwóch oficerów musi ją odpalić, jest teczka z kodami, trzeba porównać to, co zostało wysłane od tych czynników politycznych z tym kodem, który masz w skrzyneczce, plus jeszcze musisz wpisać kod celu. Natomiast w broni taktycznej odpalenie jest dużo łatwiejsze. Odbywa się to, ta autoryzacja idzie dużo łatwiej, czyli w sposób niekontrolowany bitwa z użyciem broni, albo operacja z użyciem broni nuklearnej może się przerodzić w wojnę światową. Więc paradoksalnie może się okazać, że jest to broń mniej humanitarna. Natomiast co do samego zasięgu rażenia, jeżeli byśmy przyjęli, że bijemy się tylko na bronie taktyczne, no to faktycznie skażony będzie dużo mniejszy teren, zginie mnóstwo żołnierzy, potracią jedna i druga strona mnóstwo czołgów, ale powiedzmy miasta na tyłach będą bezpieczne. Jeżeli byśmy przyjęli tylko ryzykowne założenie, że obie strony przyjmują jakąś konwencję, tak? Że tak jak rycerze powiedzmy, no dobra, to teraz wyciągamy topory, tak? Ale nie możemy nadziaków,
No dobrze, to nikt nie wyciąga nadziaka, tak? I tego, no i tak, i tego się trzymamy. No ale niestety starcie zimnowojenne nie jest starciem rycerskim. No i cały czas poniekąd przy kryzysie kubańskim mówimy też o Rosji, prawda? Ale no to między innymi cały czas jest ten temat współcześnie, tak? Tak. Czy... No właśnie, dobra. Tak, czy nawet jeżeli użyjemy F-16, no to czy Rosja nie wytoczy broni atomowej? I teraz tak. Ale wróćmy do Kuby. Dobra, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, niesamowicie, i będę musiał później na to odpowiedzieć, bo... No to teraz, to już... Dobra, to jest druga dygresja, zaraz do Kuby wrócimy. Uwaga, broń nuklearna to jest broń kogoś, kto nie da sobie rady w starciu konwencjonalnym. Czyli jeżeli ja nie dam rady ciebie pokonać czołgami, bo mam ich za mało, albo są za kiepskie, to użyje broni atomowej. I faktycznie dzisiaj Rosja ma gorszą broń konwencjonalną niż Zachód, ma pod względem precyzji, pod względem tego, jak ona, całej kultury technicznej, no to już nie na ten temat dyskusja, więc straszy tym, że jeżeli zrobicie nam zbyt dużą krzywdę, Rosjanie tak straszą, i zbyt mocno, za bardzo zaczniemy przegrywać, to uważajcie, bo sięgniemy wtedy po broń atomową. I uwaga, dokładnie odwrotna sytuacja była od lat 50. z NATO. W 52 roku Amerykanie mówią Europejczykom, jeszcze nie było Bundeswehry wtedy, słuchajcie, jeżeli chcemy zrównoważyć potęgę konwencjonalną Sowietów, czyli te masy tych czołgów, tych dywizje gwardyjskie, jakieś w dziesiątki idące w samym NRD, a później jeszcze u nas i w Czechosłowacji, to potrzebujemy w gotowości stałej tam około 43 dywizji i drugie tyle, tak żeby bardzo szybko je zmobilizować. No i wtedy będzie z grubsza konwencjonalna równowaga. I się Europejczycy wtedy złapali za głowę na czele z Francuzami. Mówili, nie ma w ogóle opcji. Nie ma opcji, żebyśmy wydali tyle pieniędzy na taką ilość zbrojeń konwencjonalnych. Francuzi powiedzieli tak, sorry bardzo, ale my prowadzimy teraz bardzo kosztowną wojnę w Indochinach. Po 2 latach była ta sromotna klęska pod Dien Bien Phu, co prawda, ale jeszcze Francuzi tego nie wiedzieli, że przegrają. I tam mieli zaangażowane siły, a to francuska armia miała być główną tą siłą wtedy, bo jeszcze Bundeswehry nie ma, czy też jest w powijakach. I to samo mówią Holendrzy, Brytyjczycy, którzy byli numerem 2, Włosi, w ogóle nie ma opcji. Jeżeli zaczniemy wydawać tyle PKB na zbrojenia konwencjonalne, to spadną wydatki na cele socjalne, co się będzie równało wzrostowi poparcia w wyborach partii komunistycznych. Nie ma woby. No to Amerykanie mówią, no dobra, sorry, to musimy was bronić parasolem atomowym, który paradoksalnie będzie was kosztował mniej. I oni mówią, super, dobra. Nam zależy, nam, Europejczykom zachodnim zależy na tym, żebyście tu byli, wy Amerykanie, i używali broni atomowej. I to jest dokładnie to samo, co Rosja robi dzisiaj, czyli słabszy konwencjonalnie przeciwnik musi imać się broni atomowej. I konwencjonalnie Europejczycy w latach, całej okresie zimnej wojny, pod względem ilości, byli słabsi. Czy PKB europejskie pozwalało na wystawienie takiej ilości wojsk? Tak, pozwalało, oczywiście nie ma problemu. Tylko że teraz tak, cud europejski zdarzyłby się później, jeżeli by się zdarzył w ogóle. Nie byłoby masy RFN-owskich, bo celowo tak mówię, zachodnio-niemieckich turystów już od lat 60. zapełniających Riwerę Włoską. Byłaby wzrost poparcia dla partii komunistycznych, w konsekwencji powstałyby pewnie jakieś dyktatury na Zachodzie. Byłoby jakiś tam scenariusz południowoamerykański, losy Europy potoczyłyby się inaczej, no bo by gigantyczne ilości pieniędzy szły na zrównoważenie potęgi sowieckiej. Musiałoby się to skończyć autorytaryzmem. Więc nuklearny parasol amerykański zaczął chronić Europę, dlatego że Europa nie była gotowa na to, przy takich ilości wydatków socjalnych i chęci utrzymania demokracji, na utrzymanie tak kosztownej armii konwencjonalnej. No więc jest to podobieństwo ewidentnie z sytuacją dzisiejszą. Dzisiaj Rosja jest słabsza pod względem jakościowym, tak? Nie jest w stanie zadawać bolesnych ciosów bronią konwencjonalną tak bardzo, jak w stanie bolesne ciosy jest zadawać Zachód dzisiaj konwencjonalną bronią.
Ale wracamy do Korei, do tego, do Kuby. Tak, bo tutaj mógłbym jeszcze jedną dygresję, ale tak, wróćmy do kryzysu. Czekam z niecierpliwością, ale Kuba, tak? No i teraz mamy te cztery środki, czyli dwa rodzaje tych rakiet krótkiego zasięgu, dwa, które mogą dosięgnąć USA, i jeszcze bombowce jakieś tam były, ale to była, no powiedzmy, były, to trzeba odnotować kronikarsko, tam były bamarnej jakości. I teraz, no i mamy wiedza powszechna, wszyscy wiedzą, że Kennedy ogłasza blokadę Kuby, nie dopuszczając więcej już statków sowieckich z czymkolwiek i chcąc kontrolować wszystkie statki, które do Kuby będą płynęły. I teraz, jakie są, w których momentach ta wojna mogłaby wybuchnąć? Otóż na Florydzie zaczęły się koncentrować jednostki amerykańskie, żeby dokonać desantu na Kubie. Jedna dywizja Marines i jedna dywizja pancerna. W pełnej gotowości. Issa Pliew, wtedy dowódca wojsk sowieckich na Kubie, rozmieścił taktyczną broń nuklearną wokół bazy amerykańskiej w Guantanamo, czyli w fragmencie Kuby zajmowanym przez jednostki amerykańskie. Amerykanie wiedzieli, że jakieś rakiety taktyczne są skierowane przeciwko tej bazie, ale nie wiedzieli, że są nuklearne, że mają głowice, i Castro naciskał strasznie na Sowietów, żeby tą bazę potraktować momentalnie tymi pociskami taktycznymi, ją zrównać z ziemią, bo twierdził, że już zaraz, za kilka godzin ruszy flota amerykańska z Florydy lądować na Kubie i już trzeba być na to przygotowanym. To Castro najbardziej dążył do tego gwałtownego rozstrzygnięcia. Czyli to jest jeden moment tego kryzysu, gdzie robi się niebezpiecznie. Drugi moment jest w powietrzu. Otóż w czasie kryzysu kubańskiego, w ogóle to jest sytuacja początkowo niezwiązana w ogóle z tym kryzysem. Cały czas odbywały się misje takich samolotów zwiadowczych U-2 amerykańskich i one latały nad biegun północny na gigantycznej wysokości, już osiągalnej dla sowieckich rakiet przeciwlotniczych, no ale nad biegunem północnym nic im nie mogło zagrozić. I po to, żeby zbierać próbki powietrza, po każdej próbie atomowej sowieckiej. No i to leciał taki samolot nad biegun północny, wracał z tymi próbkami powietrza, to później było analizowane. Taka rutynowa, bezpieczna misja. Niestety pilot, Mouldy miał takie nazwisko, w czasie zorzy polarnej pomylił kierunki, pomylił południki, dlatego że jedyną nawigacją, jakiej mógł używać, to były gwiazdy. Wtedy, bo nic innego, żadnych dodatkowych przyrządów nie miał. I pomylił te południki i wleciał, nie wiedząc w ogóle o tym, co robi, wleciał nad Kamczatkę. Nad Czukotkę, przepraszam, bo Kamczatka to jest ten półwysep, który idzie na południe, a Czukotka jest bardziej na zachód. Nie wiedząc, co robi, myślał, że jest nad Alaską, że wraca. I nagle się okazało, że gonią go migi. Uciekł tym migą, bo były za mały pułap osiągały, żeby zestrzelić ten U-2. Akurat tych pocisków, które zestrzeliły wcześniej Powersa w 60 roku, tam na Czukotce nie było. No on jest cały spanikowany, nie wie, co się dzieje, nie wie, gdzie jest. Ostatecznie zorientował się, że musi dać stery mocno w lewo, czyli w kierunku Alaski, zaczął uciekać. Druga para migu go zaczęła gonić i teraz... Cóż z tego? W tym samym momencie, kiedy wystartowały sowieckie migi, żeby tego U-2 zestrzelić, wystartowały z Alaski myśliwce amerykańskie, żeby bronić swojego kolegi W-2. No i pewnie doszłoby do jakiejś tam walki powietrznej, takiej samej jak nad Koreą się odbywała, i z tego wcale nie musiała wybuchnąć wojna światowa, bo to były walki konwencjonalne, tylko że jest pewien problem. Amerykańskie samoloty, które wystartowały, to były, z tego co pamiętam, F-106 albo jakiś krewniak tych samolotów, nie wchodząc już w szczegóły, były wyposażone w pociski nuklearne. To były pociski małej mocy, które miały zniszczyć w powietrzu formację przeciwnika. Znowuż tam, tak jak mówisz, humanitarnie, tak, no, nikt by nie ucierpiał na ziemi. Zostałaby zniszczona formacja samolotów przeciwnika, albo jakieś tam skażenie na dużej wysokości i tyle. No tylko, że teraz tak. Niedobrze dla atmosfery ogólnie rzecz biorąc. Niedobrze dla atmosfery, tak, ale nie jest to samo, co na przykład Hiroshima.
odpowiedź, gdyby te samoloty się spotkały gdzieś na styku tej Czukotki i Alaski, no to odpowiedź sowiecka mogłaby być różna, tak? Mogliby odpowiedzieć też taktycznie, a być może uznaliby to za sygnał do wojny i odpalili swoje rakiety z Kuby przeciwko USA strategiczne. Więc było bardzo, bardzo gwałtownie. Czy teraz były jakieś oficjalne noty dyplomatyczne? Coś? Były. Nie, oficjalnie wtedy nie. Natomiast Kennedy powiedział bardzo ważną rzecz. Czy ja mogę cytować prezydenta Kennedy'ego? Myślę, że można coś najwyżej wyciszyć tak półsłowem. Dowiadując się o tym swoim pilocie, powiedział coś takiego. Zawsze znajdzie się jakiś, który niczego nie rozumie. A chłopak, to pomylił, no zorza była, no to no zdarzyło się, po prostu pomylił kierunki, no ale tej pomyłki mogło być grubo, tak? Tylko, że jeszcze musiałby być spełniony jeden warunek, bo te myśliwce amerykańskie musiałyby się spotkać z Sowietami, tak? Ale ogólnie było nerwowo, zwłaszcza, że to nie był pierwszy kłopot z tymi myśliwcami wyposażonymi w głowice atomowe, bo w okolicy gdzieś tam stanu Dakota, w jednym z północnych stanów USA, te myśliwce stacjonowały, one były przesunięte po to, żeby bronić się przed nalotem bombowców sowieckich, których się spodziewano już zaraz, bo przecież zaraz może być bomba. No i sobie stacjonowały w jednej z baz. I jeden ze strażników tej bazy zobaczył, że coś się na płot wspina. No to wystrzelił w powietrze, zrobił alarm całej bazy. W odpowiednich procedurach ten alarm wszczął, natomiast oficer, który ten alarm usłyszał, zinterpretował go w ten sposób, że trzeba poderwać te myśliwce z głowicami atomowymi. No i one już gotowe były do startu, ale się okazało, że to nie jest żaden sabotażysta, tylko najprawdopodobniej misiu, który na ten płot wszedł i uciekł, tak? Czyli trochę jak rozpętałem II wojnę światową, podobnie, kiedy Franek dolazł tutaj i niemiecki żołnierz krzyczy czołgi, tak? Tak. I teraz tak. Nerwy puszczały. Tak, nerwy puszczały bardzo, oczywiście. Teraz tak, tam nie było żadnego bombowca sowieckiego lecącego od strony Kanady. Natomiast gdyby na przykład w nerwach doszło do przypadkowego strącenia cywilnej maszyny amerykańskiej, która została wzięta za bombowiec, nie wiadomo, jakby inne czynniki zareagowały. To był moment niebezpieczny. Czyli w powietrzu, jeszcze jeden U-2 został, a jeden U-2 został strącony nad Kubą za pomocą rakiet przeciwlotniczych i pilot zginął, ale to były samoloty, te U-2, które nie nadają się kompletnie do walki, mają po prostu być bardzo lekkie i latać bardzo wysoko, robić dobre zdjęcia z znakomitymi kamerami. Więc powietrzu. Uwaga. Nie jest prawdą, że floty nawodne spotkały się oko w oko w czasie tego konfliktu. To było utrzymywane przez dziesiątki lat, że okręty amerykańskie z sowieckimi już stały naprzeciwko siebie, już się gotowały do zwarcia. Chruszczow, jak się dowiedział o blokadzie, to cofnął swoje okręty na głąb Atlantyku. Przez to nie tych głowic do tych dalszych pocisków R-14 bodajże się nazywały, one nie dotarły na Kubę, były te krótsze strategiczne. Natomiast do niebezpiecznej sytuacji doszło pod wodą. Sowieci wysyłali 4 okręty podwodne na Kubę, żeby one dokonywały, no raz, żeby broniły Kuby przed inwazją, ale oprócz tego głównym zadaniem było szpiegowanie wybrzeża USA. To były okręty, które były wyposażone z kolei w torpedy atomowe i tak analogicznie jak do samolotów, no to teraz mamy torpedę, która krzywdy miastu nie zrobi, ale może zniszczyć na przykład całą grupę lotniskowców za pomocą jednej torpedy nuklearnej. No i zresztą przed kryzysem kubańskim Sowieci wypróbowali tą torpedę w okolicy Nowej Ziemi i spisała się znakomicie. Więc stwierdzili, że całkiem fajnie te okręty są bronione, gdyby Amerykanie chcieli im zrobić krzywdę. No i płyną te okręty. Okazało się oczywiście, że na większości z nich zaczęło dochodzić do jakichś strasznych awarii. Temperatura plus 60 stopni pod wodą. One się non-stop musiały wynurzać, bo nie miały napędu atomowego. Jak nie mamy napędu atomowego, to musimy ładować akumulatory. W tym celu się musimy wynurzać. Wynurzali się na zbyt długi czas niż potrzeba. Amerykanie ich wykryli bardzo szybko, więc dowódcy tych
Okrętów zaczęli troszeczkę panikować, zeszli pod wodę, tam ci załogi prawie podtrute czadem, jakieś w ogóle, jakieś straszne rzeczy tam się działy, ledwo z życiem uszli później z powodu niskiej jakości tych okrętów, trujących oparów i chorób, bo 3/4 niebo miało biegunkę i wymiotowało tych marynarzy. No i w tej atmosferze stresu Amerykanie zaczęli rzucać na te okręty takie coś na kształt morskiego granatu hukowego. Bo wymyślili sobie wtedy, że w ten sposób będą odpędzać każdy okręt podwodny, który będzie się kręcił wokół amerykańskiego lotniskowca. Nieważne czy jest, jak go wykryją, to łupiemy w ciebie hukowymi granatami, masz się wynurzyć, a my ci później powiemy, żebyś zostawił nasz lotniskowiec w spokoju. No w i sposób znaczy, całkowicie pokojowy oczywiście będą. Bo to hukowe, tak. To są hukowe granaty. Nie no, ale jak się wynurzy, tak, prawda? Tak, no tak, to są takie morskie procedury, morskie prawo mówi, że się nadaje to takim morsem takie zaproszenie do tego, żebyś se poszedł. No i lecą te granaty hukowe i w tym momencie dowódca jednej z sowieckich łodzi podwodnych mówi, że on prędzej zginie, niż narazi honor floty radzieckiej na szwank, tak? I storpeduje ten lotniskowiec amerykański, te wszystkie okręty. Może zginie, ale honor radzieckiej floty zostanie uratowany. I się szykował do odpalenia. Na szczęście... Bo Sowieci, proszę Państwa, to mogą być ludzie, którzy mogą mordować całe tam w łagrach setki tysięcy ludzi, ale to nie są samobójcy. I czując pismo nosem, wysłali na jeden, właśnie na ten konkretny okręt, gdzie był najbardziej napalony dowódca, wysłali dowódcę, czy też szefa sztabu floty, całej tej flotylli okrętów podwodnych. I on mu powiedział, chłopie, opamiętaj się, wynurz się. Wynurzamy się, trudno, tak? Dostajemy tymi granatami hukowymi, a musimy się wynurzyć, bo proszę Państwa, jeżeli to byłby okręt atomowy, to by po prostu siedział w tym, na tej głębinie rok. Tak długo, jakby było jedzenie na pokładzie, to by czekali. Bo ten reaktor atomowy pozwala nam żyć pod wodą, ile chcemy, tak długo, jak ludzkie ciało wytrzyma. Powiedzmy brak słońca, czy kończące się jedzenie. Natomiast to był okręt dieslowski, psujący się, i on musi się wynurzyć, żeby się naładować, bo inaczej pójdzie na dno i zostanie zmiażdżony przez ciśnienie oceanu. Więc się wynurzyli, tam ich Amerykanie upokorzyli, Amerykanie się ubrali w stroje galowe, zaczęli machać tym Sowietom, robić zdjęcia, tam proponować kole, hej macie, tak? No co, Sowieci wywiesili dumnie flagę swojej floty, poczekali chwilę, naładowali akumulatory, zanurzyli się i uciekli. Dzięki postawie tego dowódcy floty. Zresztą, bo musimy znać takie proporcje a propos tych Sowietów. To nie jest tak, że to były takie skończone, całkowite potwory, dlatego że Issa Pliew to był człowiek, który na chwilę przed kryzysem kubańskim rozjechał czołgami protestujących robotników w jednym z miast sowieckich, ale to był też człowiek jednocześnie, który bał się konsekwencji wojny atomowej. Tak samo Chruszczow, o którym wiemy, że uczestniczył w ludobójstwie na Ukrainie w czasie Hołodomoru, ale on miał świadomość tego, do czego może doprowadzić wojna nuklearna i samobójcą nie był, więc Sowieci też wykazali tu odpowiedzialność, tak samo jak Kennedy wykazał odpowiedzialność, powstrzymując swoich generałów, takich kowbojów jak generał Tim Power czy Curtis LeMay, żeby po prostu, no, robimy blokadę, ale nie będziemy robili inwazji wysp. Zobaczymy, co się stanie. No właśnie. Więc było gorąco faktycznie w czasie tego kryzysu i to nie jest tak, że krwiożerczość jednego i drugiego przywódcy, jakiś toksyczny męski gen agresji miałby doprowadzić do zniszczenia świata, tylko pasmo błędów i nieporozumień. Że gdzieś by ktoś wystartował, ktoś się z kimś spotkał,
i w wyniku tego napięcia użyto by broni powiedzmy o małej mocy, a ta mała moc spowodowałaby użycie broni o dużej mocy. Z tego co pamiętam, kiedyś zepsuły się jedne z radarów i była informacja, Po jednej i drugiej stronie, tak. Po jednej i drugiej stronie w latach 70. Amerykanie, tak, to było takie napięcie, że każdy sygnał, niektóre z radarów, znaczy radar się nie myli, ale obsługa może się mylić. I kilka razy Amerykanie wzięli na przykład wschód Księżyca nad Norwegią za atak sowieckich rakiet balistycznych, a w 83 roku we wrześniu radar dalekiego zasięgu, to jest taki pozahoryzontalny, te fale się odbijają od jednej z warstw atmosfery, otrzymał informację, nadlatują cztery amerykańskie rakiety, tak? I później skonfrontował to z innymi czujnikami, tenże operator, i stwierdził, ale zaraz, jaki idiota byłby, po co by wysyłał Amerykanie, jeżeli by tylko zaatakowali, to nie czterema, tylko czterema tysiącami rakiet, albo 400 rakiet, a nie cztery. Nawet nie zadzwonił na Kreml, tylko uspokoił swoich spanikowanych żołnierzy, poczekał chwilę, minutę, okazało się, że to była zorza, zdaje się, która została omylnie przez czujniki sowieckie zinterpretowana. Więc to był właściwy człowiek na właściwym miejscu. Pietrow się nazywał. Stanisław Pietrow. No i tak, omówiliśmy kryzys chińsko-amerykański, tak, w Korei, rosyjsko-amerykański na Kubie. No to teraz wojna Yom Kippur. Tak, wojna Yom Kippur, właśnie. Wojna Yom Kippur nie miała takiego natężenia pod względem, jeśli chodzi o groźbę użycia broni atomowej, dlatego że przykładowo są stopnie mobilizacji sił amerykańskich strategicznych, popularnie zwane DEFCON. W czasie pokoju, jak nic się nie dzieje, to jest DEFCON 5. Jak jest wojna nuklearna, to przechodzimy do DEFCON 1. W czasie kryzysu kubańskiego jeden raz w historii Amerykanie ogłosili DEFCON 2. Natomiast w czasie Yom Kippur ogłosili DEFCON 3. Dlaczego? Dlatego, że tak, no, Izrael jest wspierany przez USA, państwa arabskie, przez Sowiety. No więc jak się okazało, że Izrael się otrząsnął po pierwszym ciosie i przechodzi do kontrofensywy, to Sowieci stwierdzili, że zaraz będzie upokarzanie Egipcjan i Syryjczyków, bo już zaraz będzie, już Izraelczycy już bombardowali Damaszek w tej kontrofensywie, a byli bardzo wściekli na swojego przeciwnika, bo zostali zaskoczeni w czasie tej wojny, chcieli się zemścić. No i wtedy pojawia się Breżniew, który mówi, że on nie pozwoli upokorzyć drugi raz już, nie drugi raz, to już był czwarty raz, kiedy czwarty raz nie pozwoli Arabów upokorzyć, I będzie ta sytuacja taka, że wystąpi zbrojnie po stronie Egiptu i Syrii. Amerykanie stwierdzili, aha, no dobra, to jak wy wystąpicie po stronie Arabów, to my po stronie Izraela. Floty się spotkały na Morzu Śródziemnym, we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. Po jednej i drugiej stronie były okręty wyposażone w pociski nuklearne, już nie torpedy, tylko pociski takie, że mogą zrobić naprawdę krzywdę cywilizacji. No ale Izraelczycy zatrzymali swoją ofensywę i uratowali swój kraj, nie upokarzali Arabów, no i Sowieci odpuścili wtedy. Nas było ogłoszone DEFCON 3, to już jest wysoko po stronie amerykańskiej. No właśnie, natomiast jeszcze wojna Yom Kippur jest bardzo ciekawym tematem, jeżeli chodzi o zmianę podejścia chociażby do ochrony żołnierzy, bo było tak, że Izrael zauważył, że o mało co nie zabrakło im czołgistów, bo o ile czołgi dostali ze Stanów Zjednoczonych, no to zaczęło im brakować. Jeszcze gdyby wojna trochę dłużej potrwała, to prawdopodobnie nie miałoby się kim bronić. No tak. I wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, zaczęto zmieniać myślenie na temat właśnie obrony stricte, tego, jak że czołgista ma przeżyć całkowite, no całkowite jak całkowite, ale zniszczenie czołgu, tak? Że to, co teraz na filmach z Ukrainy widać czasami, że czołg jest zniszczony, a ludzie czasami nawet płonący, ale uciekają z tego pojazdu i żyją. Tak, no Merkawa, tak się pojawiła Merkawa. No inne jest podejście w sferze sowieckiej do życia żołnierzy, inne w
na Zachodzie. Generalnie tutaj taka dygresja znowu. Zawsze są dyskusje fanatyków czołgów. Czołg sowiecki to ma taki pancerz i taką armatę, to jest lepsze od amerykańskiego. A nikt nie pyta, dobra, a jakie jest prawdopodobieństwo przeżycia załogi w jednym i drugim? Mnie to akurat to unika zawsze, umyka zawsze dyskusji. Natomiast tutaj dygresja ciekawa. Jom Kippur to nie jest związane z apokalipsą w żaden sposób, ale nie wiem, czy państwo wiedzą, ale największy as pancerny zimnej wojny w ogóle, czyli pan Greengold, jest potomkiem Żydów, którzy ukrywali się w Białym, ukrywali się w Białymstoku u granatowego policjanta. Ukrywanie było łatwe o tyle, że byli blondynami. Ten granatowy policjant ich ukrywał i oni w ten sposób przetrwali Holokaust. Trafili do kibucu, który grupował właśnie tych ocalałych i tak się urodził Greengold, który został asem pancernym, mając na koncie najwięcej czołgów przeciwnika zniszczonych w ogóle we wszystkich starciach czołgów po drugiej wojnie światowej. Aleks Dancyk, który jest cały czas, mam nadzieję, że żyje, przetrzymywany przez Hamas, też w tej wojnie uczestniczył, czyli jednocześnie Polak i Żyd. I opowiadał mi właśnie, że to wyglądało, pole tej bitwy na wzgórzach Golan w czasie wojny Jom Kippur, jak kronika spod Kurska. Tysiące czołgów palących się po jednej i drugiej stronie, ale to dygresja. To są sprawy arabsko-izraelskie, nie mające wpływu na to, czy blisko było, czy daleko od Ragnaroku nuklearnego. Tak. No i teraz zawsze przy ćwiczeniach, czy to NATO, czy to drugiej strony, mamy rozmowy o tym, czy chociażby przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie też padało to pytanie, tak, czy Rosja wróci do swoich baz, czy jednak pójdzie dalej. No okazało się, że ćwiczenia w tym wypadku okazały się preludium do wojny. Tak. No właśnie, no i Abel Archer, rok 83. Tak. O co chodziło? To są ćwiczenia NATO. Tak, to są ćwiczenia NATO i to jest ostatni moment kryzysowy w historii zimnej wojny, kiedy możemy mówić, że było w miarę blisko wybuchu wojny nuklearnej, aczkolwiek absolutnie nie tak blisko jak w czasie kryzysu kubańskiego. O co chodzi? Tak, to prawda. Masz rację. W dzisiejszych czasach najlepiej się rozpoczyna wojny pod płaszczykiem ćwiczeń, dlatego że nic nie ukryjesz dzisiaj. Tak, wszystko jest jawne, no więc oficjalnie światu mówisz, a to my tylko na ćwiczenia. Przygotowanie do wojny nuklearnej też jest jawne, tak? Pytanie, czy przy taktycznej też tak jest, ale jeżeli trudniej. Głowice atomowe nie są cały czas wczepione do rakiet, które mogą je nosić, tak, to one muszą być przechowywane, żeby po prostu nie wybuchły. Tak. Więc jeżeli wywiad jest dobry, jeżeli wszystko działa, no to będziemy wiedzieć wcześniej, kiedy Rosja czy jakiś inny kraj zacznie się przygotowywać do wojny nuklearnej. Tak, no to są różne ruchy, tam ale specjaliści są w stanie to stwierdzić, tak, to chodzi o tankowanie, chodzi o przemieszczanie się sił, mnóstwo innych zmiennych. Tak samo do wojny na Ukrainie. Ja osobiście też nie byłem przekonany, że wybuchnie. To był mój błąd. Zacząłem myśleć, że jednak faktycznie coś będzie, jak zaczęli budować szpitale polowe. Tak. Trzeba mieć zaopatrzenie zwyczajnie, więc jak nie ma logistyki, no to wiadomo, że są to tylko ćwiczenia. Tak. Jeżeli powstaje logistyka, no to rzecz staje się realna. Tak, oczywiście. I teraz pod płaszczykiem ćwiczeń właśnie najłatwiej taką wojnę, najłatwiej przeciwnika zaskoczyć. No i co się dzieje? Jest rok 83. Ćwiczenia Abel Archer to jest rzecz bardzo mało spektakularna. To jest sytuacja, w której do schronów w Niemczech, głównie w RFN-ie, schodzą dowódcy sił powietrznych i rakietowych NATO, ubrani w skafandry przeciwchemiczne, w maski gazowe, bo założenie było takie, że dojdzie do użycia broni chemicznej, schodzą do schronu i w tych hełmach ćwiczą łączność. Czyli wysyłają wiadomości do różnych baz w Europie, gdzie są na przykład stacjonują bombowce i albo rakiety z głowicami nuklearnymi, tam ci im odpowiadają i to są taką grę przez 7 dni. Tam nie jeżdżą żadne czołgi, nic nie lata, kompletnie nic. To jest tylko wysyłanie wiadomości, testowanie procedur. Nic spektakularnego tam się w czasie tych ćwiczeń nie działo. Zepsuła się drukarka jedna tylko, bo była nieużywana, bo był kurz w jednym schronie. No i
Sowieci wiedzieli, że te ćwiczenia się odbywają, dlatego i ich niepokój obudził fakt, że nagle NATO zmieniło kody porozumiewania się w jednostkach odpowiedzialnych za broń nuklearną. Ten jeden fakt spowodował, że oni bardzo poczuli się niepewnie. Bo jeżeli ktoś nagle zmienia kody porozumiewania się, to chce coś ukryć. I stwierdzili, część tych żołnierzy sowieckich stwierdziła, oho, Amerykanie szykują się do zadania uderzenia wyprzedzającego na nas. Musimy reagować. Dlaczego była taka nerwowość? Ona narastała od 78 roku tak naprawdę. Jaka jest chronologia zdarzeń? W 78 roku Sowieci instalują swoje rakiety SS-20, w Europie, mogące dużo większą krzywdę wyrządzić miastom europejskim. W odpowiedzi jest szczyt NATO, który decyduje się rozmieścić w Europie słynne rakiety, pamiętają Państwo, sprzed kilkudziesięciu lat, to właśnie była ta rozmowa, tak zwane Pershing i Cruise. Nie było, ja jak byłem, ja miałem kilka lat, to nie pamiętam nic i wszystkie inne wiadomości, jakie były, to schodziły na drugi plan z radia, tylko pamiętam, że Pershing Cruise, Pershing Cruise, Pershing Cruise. No i te Pershingi i rakiety krążące, one się, Cruise to jest powiedzmy rodzaj rakiet, a one się nazywały Gryfon. Zostały rozmieszczone, nie, przepraszam, decyzja o ich rozmieszczeniu zapadła na szczycie NATO w 79 roku. Na początku lat 80. wybory wygrywa Reagan, który wygłasza słynną mowę o tym, że Sowieci są imperium zła. Zresztą, mówmy się szczerze, miał rację, tak? Natomiast obudziło to panikę w Sowietach, ogłasza program obrony strategicznej, SDI, i on robił wszystko po to, żeby doprowadzić, żeby Sowieci byli wściekli, żeby robili maksymalnie głupie rzeczy, żeby wydawali jak najwięcej pieniędzy na swoją obronę, żeby ich ekonomicznie zdławić. No i takich prowokował ich, szarpał, co by tu nie mówić, w ten sposób na przykład, że kazał B-52 swoim bombowcom strategicznym, no akurat bez bomb atomowych na pokładzie, lecieć do granic przestrzeni powietrznej sowieckiej i zawracać. I tak, to wiecie Państwo, jak to wyglądało? To wyglądało w ten sposób, jak na filmie Hoffmana, bzdurne zresztą przedstawienie bitwy pod żółtymi wodami, w ogniem i mieczem. Że kozacy wychodzą ze swoich umocnień, husary jest cały czas gotowa, przy czym kozacy się cofają. I tak wychodzą, cofają się, wychodzą, cofają się. To była akurat bzdura jeszcze na tym filmie, natomiast nad Pacyfikiem wyglądało to tak rzeczywiście, że lecą samoloty amerykańskie, zawracają. Po co? Żeby zebrać dane o radarach sowieckich i żeby z nich denerwować. Później tak, przychodzi wrzesień i ten roztrzęsiony aparat sowiecki dokonuje zestrzelenia koreańskiego samolotu nad Sachalinem, lecącego z Alaski. On leciał do Korei, natomiast zboczył z kursu, przeleciał nad Kamczatką i za Kamczatką go Sowieci zestrzelili. Reagan to wykorzystał oczywiście do tego, żeby po raz kolejny nazwać Sowiety poniekąd słusznie, ale państwem barbarzyńskim, w ogóle niecywilizowanym. I kilka tygodni po tej sprawie zestrzelenia tego Boeinga pasażerskiego jest ten incydent z Pietrowem, gdzie te rzekomo cztery rakiety leciały na Sowiety, więc nerwowość była gigantyczna w Sowietach. No i w tym momencie pojawiają się ćwiczenia Able Archer. To akurat nie było, one nie były po to, żeby Sowietów zdenerwować, no tak wynikało z grafiku. I tak się zbiegło z tymi wszystkimi sytuacjami na Pacyfiku. I teraz tak, jak blisko byliśmy wojny, nie jest prawdą, że Sowieci cały swój arsenał atomowy postawili w stan gotowości. Na naszym terenie, na terenie Polski, myśliwce Su-24 zostały postawione w taki stan gotowości, że odwołano wszystkie urlopy tym pilotom i odwołano wszystkie loty treningowe po to, żeby wszystkie maszyny były gotowe do wystartowania przeciwko NATO. Ćwiczenie się skończyło po 7 dniach i po kilku dniach Sowieci swój arsenał zeszli z tego stanu gotowości. NATO nawet o tym nie wiedziało, co się dzieje na wschód od żelaznej kurtyny wtedy. Nie było blisko wybuchu wojny nuklearnej, tak jak w kryzysie kubańskim, ale panika była. I była ostatnia panika w historii zimnej wojny. Po raz kolejny
ta wojna mogłaby wybuchnąć poprzez fałszywe odczytanie intencji przeciwnika, bo to jest to, co chcę państwu przekazać, że to nie jest tak, że krwiożerczy przywódcy, jakiś umorusany krwią gęzek NKWDzista jest po jednej stronie, a po drugiej stronie kowboj w kapeluszu, który ma trzyma nisko pistolet, mówiąc w przenośni. Nie, to fałszywe odczytanie intencji przeciwnika mogło doprowadzić do tragedii. Bo najważniejsze w wojnie nuklearnej jest wyprzedzenie ataku. Właśnie. Bo teraz tak, mamy dwie terminologie. Mamy, właśnie, bo to trzeba rozróżnić. Przepraszam, rola Kuklińskiego w tym? Słucham? Rola generała Kuklińskiego w kwestiach, rozumiem tutaj ogólnie, wojny, tak? Gigantyczna, oczywiście, że tak. Ja mam taką, nigdzie nie jest opu- nie jest napisane wprost, ale się czyta te wszystkie dokumenty, to mi się wydaje, że kluczowe było, że Kukliński przekazał, gdzie Rosjanie mają schronę, którą się chroni to bóstwo. I że moja teza jest, że w momencie, w którym a Pershing... Powtórzę dla internautów, którzy nas oglądają. Oczywiście zachęcamy do tego, bardzo dziękuję, bo już za chwilę będą, gdzie czas na pytania. Pan tutaj bardzo ładnie też wszedł nam w słowo, bo czas nam ogólnie się kończy, więc bardzo dobrze, że pan to zrobił. Także jeżeli jacyś internauci, jeżeli ktoś z państwa oglądający nas na YouTubie chciałby zadać pytanie, to też śmiało. Tutaj mamy jeden komentarz już, że U-2 z Turcji startowały i nie zabierały powietrza, robiły zdjęcia baz radzieckich, ale o tym wspominaliśmy. Także to też można jak najbardziej podkreślić. Z bazy Incirlik. Tak. Rola generała Kuklińskiego i to, czy przekazane jego, przez niego dane na Zachód sprawiły, że Rosja przekazał dane na temat baz rosyjskich i oficer, że się bali, że po prostu sami zginą. I to się zbiegło z tym, że rakieta Pershing to była rakieta bardzo celna i bardzo dobrze penetrująca właśnie takie strony. Mhm. Tak. Tak, czyli rola generała, odpowiadając na pytanie, była olbrzymia, rola tak Polski. No właśnie, tak to chyba... Nie wiem, czy przekazał, tylko tak z kontekstu różnych czytań. Doszedłem do wniosku, że musiał taką informację przekazać, ale... No wraz z wieloma innymi. Tak, to chyba my nie wiemy do końca, co generał Kukliński przekazał. Inna sprawa, że bez Kuklińskiego Sowieci i tak byli przekonani, że Pershing zabije ich w schronach po prostu. W schronach dowodzenia. Pershingi 2. Tak, już proszę. To... Chciałbym podtrzymać głos tutaj. To może, żeby internauci nas słyszeli, to ja panu bym... To jest wspomniany temat w informacji przekazanych przez Ryszarda Kuklińskiego Amerykanom. Trafiłem z 10 lat temu w polskim radiu była audycja, gdzie była informacja, że podczas spotkania w Reykjaviku, to chyba jeszcze Reagan wtedy z Gorbaczowem się tak spotykał, i to tam była właśnie ta rozmowa, to dwa dni chyba było prowadzone negocjacje. I negocjacje zostały przełamane. Właśnie taka była relacja w polskim radiu. Informacją, że Reagan poprosił o mapę i powiedział, tak, my uderzymy w to miejsce. On nie tłumaczył, tylko że Gorbaczow wiedział, co to są za miejsca. No, punkty dowodzenia. Tak, dokładnie. Tak. Być może jakieś potwierdzenie tej informacji będzie w Muzeum Historii Zimnej Wojny i Ryszarda Kuklińskiego, bo przypuszczam, że tam powinno być więcej trzeba się informacji będzie udać na ten temat. W latach 60. podobno miała miejsce taka sytuacja w Warszawie, kiedy były spięcia i konflikty na granicy chińsko-radzieckiej, to grupa polskich komunistów protestowała pod ambasadą chińską przeciwko agresji na Związek Radziecki. W odpowiedzi Chińczycy wywiesili baner: jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. No dzisiaj... Tak. Tak, tak, spotkałem się, jest film Quand Sibérie sera chinoise, francuski film dokumentalny na YouTubie, kiedy Syberia będzie chińska. Jest film Niebieska Syberia, czy tam jest tłumaczenie polskie, które pokazuje skalę kolonizacji Dalekiego Wschodu w Rosji przez Chińczyków. Podobno jest już tam ich 20 milionów. Sytuacja jest ciekawa, dlatego że to jest jeden z ważnych elementów układanki.
chciałbym po prostu zapytać, co bym mógł odpowiedzieć na ten temat. I druga kwestia. W książce Niewidzialna wojna jest informacja, że Rosjanie mieli zgromadzone paliwo atomowe w jednej z baz nad Morzem Północnym i Amerykanie umożliwili im zdobycie programu komputerowego, który umożliwiał przesyłanie paliwa, ale ten program komputerowy zawierał wirusa i to spowodowało eksplozję tego paliwa. I chciałbym też spytać o to wydarzenie. Na Morzem Północnym? W północnej części Związku Radzieckiego. Okay. Nie słyszałem o tej sprawie, natomiast jeśli chodzi o tą kwestię Chińczyków, to ja bym odesłał do książki Tomasza Grzywaczewskiego, który opisywał podróż przez Syberię w czasie, kiedy ta podróż była związana z rewelacjami ucieczki z łagru, na podstawie której powstał później film słynny hollywoodzki. I Tomasz Grzywaczewski opisuje tam właśnie tą, to były początki tej kolonizacji. I teraz tak, Chińczyk jest bardziej pracowity, pije mniej wódki i mniej bije żonę. I to jest opinia kobiet rosyjskich. Więc coś jest na rzeczy, tak. Na pewno jest to istotny element. Czy to obudzi nienawiść wobec Chińczyków, jakiś taki kompleks, może się okazać. Natomiast co do rozwoju wydarzeń, nie chcę nic prorokować, no, to nie moja rola w tym momencie. Natomiast o wybuchu tego magazynu w północnej części Rosji, podejrzewam, że to chodzi o Morze Białe, nie? To przyznaję się, nie wiem. Czy ktoś... Chciałam spytać, czy w kwestii tych dwóch punktów w tej chwili zapalnych, które mamy, pana zdaniem jesteśmy w stanie w tej chwili takiego napięcia, że istnieje jakieś wysokie prawdopodobieństwo tej wojny nuklearnej, że jednak ktoś wytoczy... Chodzi o Chiny pewnie. No ja myślę tylko o dwóch. O Ukrainie i o Strefie Gazy. A pan o którym myśli? Tajwanie, Tajwanie, to jeszcze chyba dopiero zaczniemy. Tak, nie, od końca idąc, to jest pytanie do geopolityków. I tutaj by trzeba profesor Uralczyka zapytać na przykład o Daleki Wschód, czy pana Szewko, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Teraz tak, Amerykanie i Chińczycy mogą sobie zrobić krzywdę bardzo dużą za pomocą broni konwencjonalnej. Nie mówi się o użyciu broni atomowej. Tak, o Tajwanie. Tak, tutaj teraz tak, jeżeli by się okazało, że NATO wchodzi na Ukrainę z pełnym zaawansowanym arsenałem konwencjonalnym, żeby bronić przedmurza cywilizacji, to wtedy przestraszeni Rosjanie mogliby takiej broni atomowej użyć, ale nic się nie zanosi na takie wejście. I trzeci... Iran? Między Iranem a Izraelem trwa już lat kilkadziesiąt. Nawzajem to Izraelczycy zabijają irańskich naukowców od broni atomowej, mają swoją żelazną kopułę, mają swoją broń atomową. To jest pytanie naprawdę do geopolityka w tym momencie, tak? Czy na szczęście jest to daleko od nas, tak? Ja nie sądzę. Tak samo jak wojna atomowa między Pakistanem a Indiami nie zanosi się na nią. Broń atomowa jest elementem odstraszania bardziej i służy paradoksalnie jako odstraszanie, a nie jako coś, co rzeczywiście można by użyć. No bo byłoby to już naprawdę przekroczenie tak, czerwonej granicy. Właśnie, bo mamy coś takiego jak... Apokalipsę, tak, czy tam wspomniany Ragnarok. Zapomnieliśmy o skrócie MAD, czyli Mutual Assured Destruction, czyli gwarancja obustronnego zniszczenia. Ona działa bardzo jak kubeł zimnej wody na każdego, kto chciałby jej użyć. Podejrzewam, że nawet działa na fanatyków z Iranu religijnych, tamtejszych, którzy rządzą tamtejszym krajem. Moim zdaniem nie. No, nie jest to groźba tak bliska jak w przypadku kryzysu kubańskiego. Natomiast konwencjonalnej wojny, to mówi się, no to Departament Stanu USA mówi, że będzie z Chinami, tak.
Tam lata 30. mniej więcej. Tak, oczywiście. To jeszcze tylko jedno pytanie, zaraz do pana pójdę z mikrofonem. Ruch antywojenny, bo o tym zapomnieliśmy wspomnieć, a jest to jeden z elementów historii, który jest chyba ważny dla nas dzisiaj też. Tak, było coś takiego jak ruch antywojenny. Już teraz odpowiadamy, czy no. Ruch antywojenny istniał na Zachodzie, zaczął się już w 1945 roku, w środowisku naukowym, fizyków atomowych, przerażonych konsekwencją właśnie globalnej wojny nuklearnej. I teraz skuteczność tego ruchu antywojennego jest bardzo mała w kwestii wpływania na bieżącą politykę USA. To znaczy tak, ruch rozbrojenia nuklearnego, którego, gdzie jednym z najważniejszych osób był filozof Bertrand Russell, był w stanie zgromadzić 300 tysięcy Brytyjczyków w czasie manifestacji przeciwko rozmieszczeniu rakiet Pershing i Cruise, to jest gigantyczna liczba. W Nowym Jorku te manifestacje przeciwko broni nuklearnej, domagające się jednostronnego rozbrojenia, czyli my, Amerykanie i Zachód, rezygnujemy z broni atomowej, wtedy Sowieci, ucieszeni naszym dobrym, dobrą wolą, też na pewno zrezygnują z tej broni. Tak naiwnie ten ruch myślał. W Nowym Jorku taka manifestacja, to było milion osób. No to pod względem... Natomiast tutaj to jest sukces mobilizacji ludzi, natomiast na to, czy Pershingi i Gryfony będą rozmieszczone w Europie, czy nie, nie miało to żadnego wpływu, więc politycznie miał bardzo ograniczoną rolę. Ruch Pagłasz, istniejący wcześniej od lat 50., miał pewien wpływ na sformułowanie traktatu o ograniczeniu prób z bronią jądrową z 1963 roku do tego, żeby te próby robić tylko pod ziemią, a nie w powietrzu, w przestrzeni kosmicznej czy w wodzie, ale to był ograniczony wpływ. Natomiast był to ruch mogący zmobilizować setki tysięcy ludzi na Zachodzie, niestety infiltrowany przez wywiady komunistyczne. Wywiad brytyjski MI5 nie twierdził, że jest to ruch sterowany przez Sowiety, absolutnie, natomiast kontrolowany. Gość, który startował w wyborach do tego komitetu jednostronnego rozbrojenia nuklearnego, przekazywał informacje Stasi, ale wyborów w tym ruchu nie wygrał na prezesa tego ruchu, więc był to ruch na pewno infiltrowany przez komunistów, ale mimo gigantycznej mobilizacji nie osiągnął swoich celów, w Wielkiej Brytanii nie dopuścili do ćwiczeń obrony cywilnej poprzez blokadę schronów. Ja się troszkę spóźniłem i w związku z tym może uciekła mi definicja tej trzeciej wojny światowej, tak, bo tutaj zrozumiałem z tekstu, że z rozmowy, że to jak te bomby lecą atomowe, to jest trzecia wojna światowa. Tymczasem jak mnie się ktoś pyta, to ja mówię, że w czasie trzeciej wojny światowej jesteśmy w tej chwili, tak. Mamy chociażby zamordowanie prezydenta Kaczyńskiego i wszystkich dowódców Wojska Polskiego w Smoleńsku. Teraz było przecięcie przez chiński statek rurociągu i kabla łączącego Finlandię z Estonią. Mamy zakłócenie GPS-u, prawda? Także i tu właśnie taką książkę czytam Amerykanów o chińskiej taktyce wojennej, przypominając starą chińską mądrość, że jak posyłasz wojsko, to jest porażka, prawda? Że ci się nie udało, prawda? Więc także mi się wydaje, że ja bym zdefiniował, że jesteśmy w stanie trzeciej wojny światowej, a bombę to będą porażka właśnie. Na szczęście nikt nie ginie póki co u nas. Powiem panu tak, ja jestem w takiej sytuacji, że jeszcze jestem w miarę sprawny, żeby mnie wzięli do wojska. Generalnie lepiej, żeby nie. Natomiast jest to możliwe, co pan mówi, taka pełzająca wojna bardziej, tak? Tak, można by tak powiedzieć. No, generalnie, ale odczucia są takie, że jak wyjdzie pan na ulicę, to generalnie ludzie tego nie odczuwają, że mamy jakiś taki stan zagrożenia. Tak. Tak, nie wiedza o wojnie, nie wiedza o tym, co się dzieje w służbach i w innych miejscach, jest czasem genialna.
Drodzy Państwo, nasze spotkanie dzisiejsze dobiega końca. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Jakub Ostromęcki, dziennikarz, publicysta, nauczyciel. Tak, i nauczyciel. Nauczyciel. Dzisiejsze spotkanie było właśnie historyczne bardziej, natomiast, bo tak jak wspomniałem, sytuacja na Tajwanie jest bardzo napięta. No, cztery balony chyba przedwczoraj, czy no w ostatnich dniach na pewno cztery balony szpiegowskie albo i nieszpiegowskie, balony meteorologiczne pojawiły się nad Tajwanem. Chiny wprost powiedziały, że jeżeli wygra nie ich kandydat, nie osoba prochińska, to po prostu zrzucą bomby na Tajwan. Dla nas jest to o tyle ważne, ponieważ są to wpływy amerykańskie. Jeżeli ktoś z Państwa zna laptopy Acer, Asus, jeżeli ktoś korzysta z iPhone'ów, z Nokii, z Xiaomi, z Nintendo, z PlayStation, z Xboxa, z czytników Kindla, no to tych części może zacząć nagle brakować, ponieważ Tajwan ma chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 13 PKB na świecie, mimo że jest krajem mniejszym niż Polska. A nawet sobie wypisałem kilka danych, to tutaj jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o PKB przypadające na jednego mieszkańca, Tajwan ma 33 tysiące, prawie 34 tysiące dolarów, a Polska 19,912, czyli no szybka matematyka, 12 tysięcy dolarów na jednego mieszkańca mniej. Teraz ważna rzecz, bo większość, chyba wszyscy kandydaci na Tajwanie są prochińscy. Uwaga, bo Tajwańczycy to są Chińczycy. Tak. Republika Chińska. Tak, Tajwan to oficjalnie Republika Chińska, tak, jeden z założycieli ONZ-u. Bo co ciekawe, obecnie uznawany przez 13 mniejszość krajów społeczeństwa Tajwanu jest za deklaracją niepodległości. Bo oni uważają, że są Chińczykami i nie muszą niepodległości żadnej ogłaszać. Mają konstytucję chyba z 1947 roku, może gdzieś tu pewnie natomiast, mam to. Natomiast oni uważają, że są prawdziwymi Chinami. To jest tego kłopot. A z tego tytułu, że są prawdziwymi Chińczykami, to nie chcą się kompletnie oddzielać poprzez deklarowanie niepodległości. Można by powiedzieć, że każdy na Tajwanie jest prochiński, bo za Chińczyka się uważa, tylko nie za komunistę. To prawda. Także mamy do czynienia być może z wojną między Republiką Chińską a Chińską Republiką Ludową. A jak doskonale pamiętamy, to... Jeszcze raz? No właśnie nie... Chinom by się to być może opłacało, ale o tym nie dzisiaj. To byśmy musieli zaprosić któregoś z geopolityków. Pytanie właśnie, czy stoimy na progu kolejnej trzeciej wojny, w sensie nie kolejnej, czy kolejny raz stoimy na progu trzeciej wojny światowej, czy już można mówić, że ona się rozpoczęła od napadu na Ukrainę, ale o tym, tak jak mówię, nie dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne spotkania, w których będziemy poruszać tematy przeróżne, chociażby katechizm antykultury, spotkanie z panem Jerzym Szepkowskim, to 15 stycznia. Paradoks Genezis, czy Bóg stworzył świat dwa razy, to już trochę inne klimaty niż dzisiejsze, ale jeżeli weźmiemy Pismo Święte, no to może się okazać, że Bóg stworzył świat dwa razy i to w zupełnie różny sposób. Także to będzie spotkanie z panem profesorem Markiem Baraniakiem 17 stycznia. I trzecie spotkanie, tylko trzy wymienię na razie, Imperium Klausa Schwaba, jedna planeta, jedna ludzkość, jeden zarząd mam w tytule. Zarząd, rząd, chyba rząd powinno być, ale tak, ale rząd światowy, dokładnie. To będzie spotkanie z panią doktor Wielomską i z profesorem Wielomskim, także bardzo serdecznie zapraszamy. Wybory na Tajwanie jutro, to jeszcze tak tylko dodam, także niedługo będziemy czekać w napięciu. Tak, szczęśliwy 13, miejmy nadzieję. No, sondaże mówią, że raczej jednak wygrają stronnictwa prochińskie, a nie proamerykańskie. Natomiast pytanie, czy Amerykanie tak bardzo odpuszczą jedną ze swoich stref wpływów? Zobaczymy, wszystko przyjdzie z czasem. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszamy na Patronite / Gere Contra. Tam można nas wesprzeć, żeby miejsca takie jak to zwyczajnie funkcjonowały. Zapraszamy do wspierania telewizji EWTN, dzięki czemu możemy być z naszymi internautami. Z tą telewizją w zeszłym roku zrobiliśmy ponad 150 spotkań, także będzie nam bardzo miło, jeżeli Państwo będą nas wspierać. I dziękujemy za tym Państwu, którzy tu do nas przychodzą, czy to dzisiaj, czy w inne dni, za zakupy kawy, herbaty, naleśników, bo dzięki temu też zwyczajnie możemy funkcjonować. Brawa dla gościa!